No, uwaga. Poszło. Mam nadzieję, że się nagrywa. Także dzień dobry, albo dobry wieczór. Tutaj Niklaus, tutaj Aga. I dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat. Taki mi się wydaje w sumie, że ja go kiedyś już tam przy okazji jakiegoś jednego vloga poruszałem. O właśnie, matur. Mianowicie koniec gimnazjów w 2017 roku. Dzieci pójdą do 7 klasy. Ja się tutaj posiłkuję artykułem z Gazety Wrocławskiej akurat, bo taki pierwszy się w Google'ach wyświetlał. Z którego dnia? Z dnia 27 czerwca zeszłego roku. Czyli już trochę info takie wiekowe, ale nadal aktualne. Czyli, że wygaszanie gimnazjów ma się rozpocząć w przyszłym roku we wrześniu, a cały proces zlikwidowania gimnazjów ma się zamknąć mniej więcej znaczy ta reforma ma się zacząć tak pełną parą w przeciągu 2 lat. I czyli jak to będzie wyglądało? Tak jak teraz chodziło się do szkoły podstawowej od 1. do 6. klasy i potem były 3 lata gimnazjum, to teraz będzie jak? 7 klas podstawówki? Nie, 8. 8 klas podstawówki i potem szkoła średnia, no i potem 4 lata, czyli o rok dłużej jak teraz, znaczy zależy, no bo technikum teraz też trwa 4, no. Tylko liceum, ale liceum w takim razie będzie trwało 4 lata, najkrócej. No, tak. No i czy to jest dobry pomysł? Według mnie w ogóle gimnazja nie powinny były powstawać. Według mnie powinno być tak jak było, czyli te 8 klas szkoły podstawowej i potem 4 średniej, bo gdzieś stworzenie gimnazjów to gimnazjum to jest takie miejsce właśnie, gdzie gdzieś jest zgromadzona ta młodzież w takim najgłupszym wieku i jak się mówi o patologii w szkołach, to przeważnie właśnie na myśli ma się gimnazja. Tam z tą patologią mi się wydaje jest najgorzej. U mnie akurat w gimnazjum, to mogę powiedzieć, to było gimnazjum numer 1 w Bytomiu. Nie było najgorzej, ale to też było gimnazjum z całkiem taką dobrą renomą. Były o wiele gorsze. U mnie nikt kubła na śmieci na głowę nie zakładał nauczycielowi, ani nauczyciele się jakoś szczególnie nie pastwili nad uczniami. Ale myślę, że to jest o tyle niepotrzebne, że teraz praktycznie na każdym stopniu edukacji są jakieś egzaminy i się tych uczniów stresuje już tyle razy. Jest egzamin na koniec podstawówki był? Tak, na koniec podstawówki, na koniec gimnazjum, no na koniec liceum jest matura czy technikum, potem, no nie, na studiach już wejściowych nie ma egzaminów. Na niektórych kierunkach są, na przykład na architekturze mają z rysunku i z innych takich rzeczy, na ASP mają egzaminy wstępne. No nie liczę takich, że są na przykład takie, żeby podzielić tam grupy z języka. Nie, to nie. No bo takie to były zawsze i dalej są, no. Ale to w zasadzie uczeń w szkole od dziecka jest gdzieś tymi, pomimo że w trakcie edukacji, bo u nas nie jest coś takiego jak na przykład w amerykańskim systemie nauczania, że tam uczymy się rok czy pół roku i potem piszemy taki jakby zbiorczy test na sam koniec, a gdzieś... Nie, też mają takie jakby matury. Ale... No matury mówię, ale nie ma w trakcie czegoś takiego, że testy jakieś są im tak robione często, sprawdziany i coś takiego. No nie. I no u nas nie dość, że przynajmniej ja tak miałem, byłem gdzieś tam, często bardzo były robione te testy, jakieś sprawdziany, egzaminy. Na niektórych przedmiotach, na przykład pamiętam na historii w podstawówce miałem coś takiego, że na każdej z lekcji, z jednej na drugą lekcję, na każdej lekcji miałem test z poprzedniej na wejściu i jeszcze co jakiś czas były robione takie tak zwane powtórzenia jakby wiadomości, że pisaliśmy taki test, który tam miał chyba ze 100 pytań, on miał z kilku kartek się składał i nie dość, że pisaliśmy go całą godzinę, to jeszcze w trakcie tego jak go pisaliśmy, to pytała wszystkich po kolei z dziennika nauczycielka, no i często właśnie problem był taki, mało kto zdążał na przykład zrobić wszystkie zadania, jeszcze do tego zależnie ile był pytany, jak ktoś odpowiedział szybciej, to miał więcej czasu na zrobienie tego testu, a jak komuś nie szło za bardzo w odpowiedzi, no to powiedzmy tam te 15 czy 20 minut miał z głowy i nie dostał ani dobrej oceny z tej odpowiedzi, ani dobrej oceny z tego testu, bo z tego były 2 osobne oceny. Także jeszcze teraz przy tej ilości przy tych zmianach, bo znaczy, przeważnie jest tak, że szkoła podstawowa jest wszystko ciągiem, wiadomo, w jednym budynku, w niech czasami jest tak, że gimnazjum jest połączone z podstawówką. No ja tak na przykład miałam, że ja od zerówki tak naprawdę do końca gimnazjum chodziłam do szkoły w jednym budynku z jednymi nauczycielami, którzy mnie uczyli. No wiadomo, że 1-3 to miałam inną nauczycielkę, potem miałam innych nauczycieli, no ale w podstawówce historii uczyła mnie ta sama nauczycielka, która uczyła mnie potem w gimnazjum i jakby bardzo dużo ludzi znałam już z podstawówki. No w gimnazjum nas połączyli z jedną klasą, tak jakby to miałam nowych ludzi, ale to tak nie do końca, no bo to wszystko było cały czas tak samo i no nie wiem, no ja na przykład się czułam, jak ja bym bardziej szła właśnie tym takim jak oni chcą teraz wprowadzić, że to 8 klas, no bo mi się tak naprawdę nic nie zmieniło. I ja nie wiem, czy jak to opowiadasz o tej historii, to ja w życiu nie miałam czegoś takiego. No ja miałem jeszcze coś takiego, że co prawda tę szkołę miałem blisko, ale no skończyłem podstawówkę. Jeszcze jest tak, że jak tam się kończy te nauczanie początkowe, klasy 1-3, no to potem ja na przykład miałem na zupełnie innym piętrze tam klasy 4-6. Te miałem tam gdzieś na pierwszym czy na parterze, a tamte miałem na trzecim czy na czwartym, także już się tam nawet nie widziało za bardzo jakoś z tymi nauczycielami co wcześniej. Potem gimnazjum nie miałem połączone, miałem w całkiem innej szkole, potem no liceum to też jest przejście do następnej szkoły, potem znowu studia to macie znowu następną placówkę i tak dalej. No i to jakieś takie stwarza zamieszanie do uczniów, ale no właśnie nie wiem, czy dobrym pomysłem jest wygaszanie tych gimnazjów teraz po czasie, bo to jest znowu kolejna zmiana i znowu mieszanie uczniom w głowach, a nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało z tymi nauczycielami, co oni wyjdą. Znaczy, ja w ogóle, żeby nie było, że ja, na przykład ja się mądruję, bo ja nie mam pojęcia, jak to będzie, ale skoro tak będzie więcej ludzi w podstawówkach, tak, no bo przyjmijmy, że no bo istniały takie gimnazja, że były osobno klasy i tam byli tylko uczniowie, ale jeżeli wróci się ich na przykład do podstawówki i tam będzie taki większy przedział wiekowy, no to przecież wiadomo, że tych nauczycieli będzie potrzeba więcej w takiej placówce, także tak naprawdę no ja nie wiem. Ale jak to, ja na przykład sobie tego trochę nie wyobrażam, no jak będzie się, bo to jednak no technicznie trzeba będzie mieć więcej klas i wszystkiego do tych uczniów, to jak no to tak, będzie? Ale na przykład tak jak u mnie w szkole było zrobione, u mnie w szkole jakby oni brali takie dotacje unijne przecież, coś takiego było, że jakby nie stawiali oddzielnego budynka dla gimnazjum, bo bardziej się opłacało wziąć pieniądze tam, nie wiem, czy od Unii, czy od rządu, żeby po prostu albo rozbudować budynek podstawówki, albo te klasy jakoś tam ustawiać. No nie wiem, w każdym razie według mnie to jest, nie wiem, czy była jakaś taka reforma, zmiana w systemie edukacji w Polsce, która by była na plus, że się coś polepszyło, bo ja takiej nie pamiętam. Nie, ale ty na przykład miałeś chyba jeszcze dobrze, bo ty żeś szedł miałeś starą maturę, ja na przykład już miałam nową, tak samo ty miałeś stare podręczniki, a ja już miałam nowe i na przykład ja przez całą w sumie swoją edukację, aż do studiów, miałam tak, że zawsze byłam tym pierwszym rocznikiem, który ma nowe książki, który ma nową tam ustawę programową, podstawę programową i jakby książki używane mogłam sobie kupić chyba tylko tam, nie wiem, do języków obcych, a tak to zawsze musiałam mieć nowe, co jest po prostu tak strasznie bez sensu, bo można było porównać starą książkę, na przykład, nie wiem, do matematyki, wydaną, nie wiem, tam w którymś roku i potem tą nową i tak naprawdę jedyne, co się zmieniało, to była kolejność zadań albo ewentualnie jakieś tam zadania. Tak naprawdę umówmy się, co nowego można dać z matmy, jakie zadania. No przecież to jest bez sensu kompletnie. No nie, tylko to było głupie. No przeważnie to jest jakieś tam graficznie odświeżone. Jeszcze no tam dodają... No to jest hajs dla wydawnictw. Jakieś są płyty dodawane, z których nikt... Jeszcze nie pamiętam takiego przypadku, żeby ktoś tą płytę dołączoną do książki odpalił gdzieś w domu i coś tam... Ja odpalałam. O, to już znam jeden. Z ciekawości. No chyba, że tam z informatyki na przykład, że tam jakieś zadania były z tego zadawane, ale to jeszcze... Ja z biologii testy robiłam, gdzieś, mi się podobało. Gdzieś we wczesnej podstawówce, a tak to no nie bardzo i szkoda pieniędzy, no. Ja miałem ten plus, że były te kiermasze i starsi sprzedawali tam swoje książki, potem... No ja już moich potem ja moje jeszcze sprzedałem, No także no to zawsze nie trzeba było wydawać, a jednak kupienie tych wszystkich książek i zeszytów i wszystkiego to było, no to zawsze kosztowało, tak jak się mówi, że edukacja jest bezpłatna, no to tak średnio, bo to, no, to nie były jakieś częste wydatki, ale to był spory wydatek z tego co pamiętam. No, na samym początku przecież roku szkolnego to jest strasznie duży wydatek, bo kup dziecku tornister, jakieś kredki, no, długopis, potem te zeszyty, no i